Na zaproszenie Strzelińskiego Ośrodka Kultury 2 kwietnia gościliśmy w Strzelinie Emila Wita. To bardzo młody człowiek, tegoroczny maturzysta, który w ubiegłym roku wybrał się w samotną podróż po Amazonii. Przemierzył niedostępne rejony Puszczy Amazońskiej, dotarł do Indian Yanomami i tak jak powiedziałem na początku, wszystko to zrobił sam. Niezwykła odwaga. Plonem tej wyprawy jest książka, która już jest praktycznie na ukończeniu. Z tego, co udało mi się dowiedzieć, ta książka ukaże się w maju albo najpóźniej w czerwcu tego roku. Emil Witt spotkał się z młodzieżą z gimnazjum nr 2 w Strzelinie. Opowiadał o swojej ciekawej wyprawie. Opowiadał o niezwykłych przygodach, jakie spotkały go w dżungli amazońskiej. Opowiadał m.in. o tym, jak smakują tamtejsze dżdżownice. Bo przyszedł taki moment, kiedy nie było nic do jedzenia w dżungli amazońskiej, więc musiał uraczyć się tym samym, czym na co dzień uraczają się Indianie, jeżeli chodzi o posiłki. No i oczywiście namawiał też wszystkich młodych ludzi do tego, żeby spełniali swoje marzenia. Tak jak on spełnił swoje marzenia o podróży do Puszczy Amazońskiej.